Granica grecko-macedońska. Za mną dzikie miasteczko namiotowe, w którym mieszkają setki imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Tych, którzy chcą dostać się na teren Unii Europejskiej. W Grecji są ich tysiące. Pochodzą z Syrii, Afganistanu, Pakistanu czy Iraku. Żyją w namiotach pod foliowymi plandekami i pod gołym niebem. Od kilku miesięcy granica z Macedonią jest zamknięta, a szlakiem bałkańskim, którym latem zeszłego roku do Europy Zachodniej dziennie przechodziło nawet po kilka tysięcy imigrantów, teraz przedostaje się najwyżej 200 osób. Większość z nich wyłapywana jest po stronie macedońskiej przez służby i trafia ponownie do obozów. Miejscowość Gevgelija, ośrodek dla imigrantów Vinojuk. Nie widać tu ani biedy, ludzie, którzy tutaj są zadowoleni, mają iPhony, dobrze ubrani. Ośrodek nie jest mocno zapełniony, jest tutaj tak naprawdę może 20% miejsc wykorzystanych, przynajmniej tak to wygląda. Ale islamscy imigranci nie chcą tu zostać. Nie chcą też wracać tam, skąd przyszli. Swoją przyszłość widzą w bogatych krajach Europy Zachodniej. Szwecja jest bezpiecznym miejscem i ma wiele wolności. Mam tam wiele do zrobienia i chcę tam swojej przyszłości. I oczywiście chciałbym pomóc innym. Obóz, mimo zabezpieczenia przez policję, żyje własnym życiem. Wcale nie jest tu bezpiecznie, szczególnie dla kobiet. Jest bardzo niebezpiecznie. Nie można nikomu zaufać, nie można im ufać. Tu mamy policję, powinno być bezpiecznie, ale nie jest. Od początku maja macedońską policję wspiera oddział Polskiej Straży Granicznej. W dzień i w nocy 30 strażników pomaga zabezpieczać pogranicze i wyłapuje nielegalnych imigrantów przekraczających zieloną granicę z Grecją. We wtorek macedońsko-greckie pogranicze wizytował minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. A jak pan, panie komendancie, ocenia współpracę z Polską Strażą Graniczną? Panie komendier, jak ja ocenię tę współpracę, to są polska ta graniczna policja? Znaczy, aspekt na współpracę. Polscy funkcjonariusze nie są siłą deklaratywną, tylko aktywnie uczestniczą z nami w działaniach. Aktywni uczestnicy są nas. Pomoc w ochronie granicy grecko-macedońskiej zapewniły wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej, ale z Polski pochodzi najwięcej funkcjonariuszy, doświadczonych w zabezpieczaniu wschodniej granicy Unii Europejskiej. Granica jest zamknięta, nie ma przejścia, jednakowoż cały czas te grupy nielegalnych imigrantów zdarzają się. Grupa Widomeni 9 tysięcy imigrantów, jest to przedsionek przestępczości kryminalnej po prostu. To są pieniądze, to są nielegalne przerzuty ludzi. I konkretne rezultaty. Na wiosnę zatwory zachodnobałkańska ta ruta. Konkretne rezultaty, konkretne wyniki tych działań. Szlak bałkański został zamknięty. Funkcjonariusze macedońskiej policji, którzy zostali tutaj oddelegowani, czasami to było 400-500 osób, mogą powrócić do swoich normalnych działań służbowych. Po 400, po 500 policji służbieniec i samo sota rało, co zanimała. Polscy strażnicy graniczni w szczytowym momencie kryzysu imigracyjnego stacjonowali na Węgrzech i w Słowenii. Teraz poza Macedonią są także w Grecji. To właśnie w ten sposób, a nie tak jak chce Bruksela, sztucznie narzucając imigrantów państwom Unii, polski rząd chce przyczynić się do zatrzymania fali nielegalnej migracji. W ocenie polskiego rządu takim mechanizmem nie jest wprowadzenie systemu relokacji migrantów, ale właśnie uszczelnienie granic. Stąd aktywność polska, jeśli chodzi o ten wymiar solidarnościowy, wsparcia poszczególnych państw, które są bezpośrednio dotknięte przez problem migracji. W lipcu, po objęciu przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, polityka uszczelniania europejskich granic ma być absolutnym priorytetem. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika.